20 stycznia 2007 roku cała Polska oraz środowisko skoków narciarskich zamarło. Kibice zgromadzeni pod Wielką Krokwią w Zakopanem byli świadkami jednego z najstraszniejszych upadków w nowożytnej historii skakania na nartach. Jan Mazoch urodził się 5 września 1985 roku w Czeladnej. Skoki były w jego rodzinie już od dawna. Jest wnukiem mistrza olimpijskiego z Grenoble i Jerzego Raszki. Rozpoczęcie treningów było dla niego zatem czymś naturalnym. Mając 16 lat, zaczął występować w Pucharze Kontynentalnym, od razu notując niezłe wyniki w drugiej dziesiątce. 20 stycznia 2002 roku wywalczył 9 miejsce podczas Mistrzostw Świata Juniorów w niemieckim Schonach. Czesi wiązali z młodym skoczkiem duże nadzieje. Do tego stopnia, że trener Paweł Mikeska postanowił włączyć nastolatka do kadry na zbliżające się igrzyska w Salt Lake City. Tym samym Mazoch zaliczył debiut w zawodach najwyższej rangi dość nietypowo, bo właśnie podczas konkursów olimpijskich. Nastolatek po przeciętnych skokach zajął miejsca w czwartej dziesiątce, a razem z Michałem Doleżalem, Jakubem Jandą i Janem Maturą uplasowali się na 12 pozycji w rywalizacji drużynowej. Z Pucharem Świata przywitał się miesiąc później, zajmując 41. lokatę w Falun. Na pierwsze punkty przyszło mu poczekać prawie rok, kiedy to na własnej ziemi w Libercu był 27. Niedługo potem ponownie wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów. W szwedzkim Sollefteå wywalczył brązowy medal, ustępując tylko przyszłym seniorskim mistrzom Tomasowi Morgensternowi i Rokowi Bękowiciowi. Podium tej imprezy sprawiło, że Czesi jeszcze bardziej zaczęli pokładać nadzieję w młodym Mazochu. Niestety jednak lata mijały, a Czech nie potrafił przebić się do światowej czołówki. Zdobywał jedynie pojedyncze punkty Pucharu Świata. Najlepszym jego występem była 22. lokata podczas próby przedolimpijskiej w Pradze lato. Sezon 2006-2007 rozpoczął w Pucharze Kontynentalnym. Po zajęciu drugiego miejsca w styczniowych zawodach w Sapporo, Richard Schallert postanowił dołączyć go do kadry A podczas rywalizacji w Zakopanem. Mazoch jeszcze nie wiedział, że będzie to jego ostatni występ w konkursie Pucharu Świata. Zakopane przywitało skoczków wieczną aurą, do tego stopnia, że skoki w piątek były niemożliwe. Wobec tego program zawodów został zmieniony. O godzinie 10 w sobotni poranek rozpoczął się pierwszy trening, a godzinę później kwalifikacje, w których Mazoch zajął niezłe 22 miejsce po skoku na 122,5 metra. Ciekawostką jest, że ostatnie miejsce dające awans zajął Słoweniec Rok Urbans. Co w tym dziwnego? Zapewne część z Was już się domyśla, ale o tym za chwilę. Przed zawodami odbyła się jeszcze seria próbna. 21-letni Czech spisał się w niej jeszcze lepiej niż w porannych eliminacjach. 10 miejsce i 124,5-metrowy skok dały mu nadzieję na życiowy wynik. Konkurs od początku był bardzo loteryjny. Wiał silny wiatr, który wręcz uniemożliwiał rywalizację w całkiem sprawiedliwych warunkach. Mazoch pojawił się na belce jako czwarty. Uzyskał 121,5 metra i objął prowadzenie. Brązowy medalista z Sollefteå utrzymywał pierwsze miejsce przez kilka minut aż do skoku 14 na liście startowej Roka Urbansa. Tego samego, który kilka godzin wcześniej z trudem awansował do głównej rywalizacji. Słoweniec dostał prezent od natury w postaci genialnego wiatru pod narty i nie mógł tego zmarnować. 136 metrów wywindowało go na prowadzenie z przewagą 28,6 punktu. Zawody trwały najlepsze, jednak wyniki ciężko było nazwać sprawiedliwymi, o czym najlepiej opowiedział Artur Pauli. No, miałem super skok teraz, też tak jak w kwalifikacji, też w próbnym skoku, ale po prostu wiatr tak jest, tak zmienia, z przodu i z tyłu miałem, poza progiem miałem 3 metry z tyłu, że to jest, absolutnie nie da się jakoś daleko skoczyć. Końcówka pierwszej serii również obfitowała w niespodzianki. Odpadł m.in. trzeci w klasyfikacji generalnej Simon Amann, a najlepiej z czołówki spisali się trzeci Matti Hautamäki i piąty Adam Małysz. Prowadził Urbans przed Roarem Ljokelsejem, Mazoch natomiast zajmował świetne jak na niego 15 miejsce. Druga runda rozgrywana była z dużymi przerwami.
Świetnie wpisał się 25. Ahonen, któremu tym razem dopisało szczęście. Z odległością 137,5 metra mógł liczyć na znaczny awans. Zapewne nie przypuszczał, że skok ten nie będzie miał dziś już żadnego znaczenia. W końcu na belce ponownie zasiadł Jan Mazoch. Szósty przed Adamem Małyszem w Pucharze Świata. Dzisiaj jest szansa, żeby Adam... No proszę Państwa, to jest fatalna informacja, fatalna. Ten upadek jest niestety straszny, upadł. Trybuny ucichły. Czech natychmiast stracił przytomność. Od razu pojawiły się przy nim służby medyczne. Natychmiast został przetransportowany do zakopiańskiego szpitala. Jego upadek na gorąco analizował Adam Małysz. Jakby nie było, to na pewno był błąd zawodnika. Janek za bardzo wykręcił nartę, która później złapała powietrze, co zakończyło się upadkiem. Z rozbiegu wielkiej krokwi odbiło się jeszcze czterech zawodników, aż wreszcie jury zdecydowało się nie kończyć drugiej rundy i uznać wyniki z pierwszej za ostateczne. Tym samym sensacyjne zwycięstwo odniósł Rok Urbans. Nie to było jednak najważniejsze. Przez następne kilka dni wszystkie polskie portale informacyjne prześcigały się w podawaniu informacji na temat zdrowia Jana Mazocha. Czech został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Po kilku dniach na szczęście jego stan zaczął się poprawiać, aż wreszcie po 11 od wypadku został przetransportowany do Pragi, gdzie rozpoczął rehabilitację. Czech szybko wrócił do treningów. W sierpniu ponownie odwiedził Zakopane podczas letniego Grand Prix. Od publiczności otrzymał głośne owacje. Dwa tygodnie później po raz pierwszy od upadku wystartował w zawodach letniego Pucharu Kontynentalnego, gdzie zajął bardzo dobre siódme miejsce w Willach. Jego kolejny powrót na wielką krokę, w tym razem już w roli zawodnika, nastąpił zimą, również w ramach zaplecza Pucharu Świata. Do zawodów najwyższej rangi spróbował się dostać jeszcze tylko raz. Jednak w lutym 2008 roku nie przebrnął kwalifikacji w Libercu. W sierpniu natomiast zdecydował się zakończyć karierę. Historia Mazocha to jedna z najczarniejszych kart zawodów rozgrywanych w Zakopanem. Na całe szczęście Czech wyszedł z tego bez trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do poprzednich filmów. Do usłyszenia.